Takiego sprzętu euccy policjanci jeszcze nie mieli. Funkcjonariusze drogówki do zdarzeń drogowych będą odtąd jeździli takim cackiem, nowoczesnym wozem technicznym za około 200 tysięcy złotych. Samochód jest naszpikowany nowinkami technicznymi, ma nawet specjalne lustro do sprawdzania podwozia auta. To kompletne centrum obsługi wypadków drogowych z miejscami do siedzenia i wszelkimi urządzeniami, które pomogą wyjaśniać przyczynę zdarzeń na drodze. Taki wóz mają na Warmii i Mazurach tylko euccy i olsztyńscy policjanci. Pojazd Renault Master, który dostaliśmy od Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, jest pojazdem specjalnym, przeznaczonym do obsługi zdarzeń drogowych, do pomocy ofiarom wypadków, jak i zdarzeń drogowych. Pojazd będzie służył nam do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, do obsługi, do próby wyjaśnienia przyczyn zaistniałego zdarzenia drogowego. W samochodzie będzie również miejsce dla takich urządzeń, nowoczesnych instrumentów do trójwymiarowej rekonstrukcji różnych zdarzeń. Do lamusa odchodzą ołówek i papier, za pomocą których policjanci opisywali miejsca wypadków drogowych, zabójstw, katastrof czy pożarów. Taki zestaw kosztuje 90 tysięcy złotych. W skład wchodzi laserowy miernik służący do pomiaru prędkości samochodu lub odległości między punktami na miejscu zdarzenia, który jest sprzężany z palmtopem i z laptopem. Dzięki zebranym danym można wykonać precyzyjny szkic cyfrowy terenu zdarzenia, a nawet jego trójwymiarowy obraz. Policjanci będą mogli odtąd pracować szybciej i dokładniej.